Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie na kanale Mister Misiek Poleca. Witam Was w kolejnym odcinku. Witam nowych, witam starych widzów. Witam tych, co tylko na chwilę zajrzeli, żeby popatrzeć. Moi drodzy, poziomica nie jest na handel. Przedmiotem dzisiejszego filmu jest ten oto dywanik. Ten dywanik już był poruszany w naszych filmach, ale zanim przejdziemy do tego, w dniu wczorajszym odbyły się strajki rolników w Warszawie. Popieramy jak najbardziej. Uważamy, że troszeczkę zbyt delikatnie, chyba trzeba mocniej naciskać na rząd. Moi drodzy, nieważne jaki to by był rząd. Tutaj część powie, że to wina Tuska. Taką mamy narrację ze strony PiSu. Nawet dzisiaj widziałem, czy wczoraj widziałem wpis kolejnego dzbana roku Janusza, tancerza Kowalskiego, że trzeba tutaj działań, ostrych działań. Przypominam tylko, że pan Kowalski był wiceministrem rolnictwa i za dużo jako minister nie mógł, a nawet jako minister rolnictwa nie potrafił rozróżnić zbóż. Więc myślę, że pan Kowalski lepiej, żeby w tym temacie już się nie wypowiadał, bo uważam osobiście, że to troszeczkę ich rząd dał ciała, a ten rząd, jaki by nie był, czy to będzie rząd Rudego, czy innych, nie naprawi czegoś, co tamci spieprzyli. No i taka jest prawda. Tak samo jak rolnicy wiecie o tym, że ziemia, która leżała odłogiem lub tylko była z niej wywożona, wywożony urobek, ziarno, buraki, ziemniaki, cokolwiek, bez dania jej żreć, bez nawozów, bez obornika, ta ziemia rodzić nie będzie. I sami wiecie dobrze, że taką ziemię wziąć dzierżawę, po kimś to nie dbał, w jednym sezonie naprawić się struktury nie da. Nie jest to realne, żeby to zrobić w bardzo szybkim czasie. Trzeba na to, uważam, czasu. I myślę, że sytuacja ta, która jest w tej chwili w Polsce, w Unii, z tym, co się dzieje, z tym Zielonym Ładem, jest do opanowania. Może nie od razu, chociaż myślę, że są takie możliwości, żeby to zrobić w miarę szybko, ale czy bezboleśnie. Ja wiem i uważam, że każdy pracuje po to, żeby był uczciwie za to nagradzany. Moi drodzy, ale nie da się. Uważam, że nie da się tego zrobić w sekundę, nie da się tego zrobić w tydzień, czy w dwa. Potrzeba na to czasu. A teraz ze strony obecnej opozycji hipokryzja, że można to było to zrobić. Dlaczego przez dwa lata nie zrobili tego? Przypominam tylko, jak Kowalski przekrzykiwał się razem z Kołodziejczakiem w ministerstwie chyba rolnictwa. Ale co? Rolnicy dostaną dopłaty. Tak jak powiedzieli rolnicy, oni tych dopłat nie chcą. Chcą mieć pracę i chcą być za tą swoją pracę gorliwie i należycie wynagradzani. A co do dopłat, to powiem Wam szczerze, niech rząd sobie do dopłaty wsadzi, tak samo jak zapisu te 800+, żeby tylko te ceny wróciły do tego, co było. Lepper dobrze powiedział, że wy rolnikom dawać nie musicie, tylko im nie zabierajcie, a rolnik sobie sam poradzi. I taka jest prawda. A to, że zaciągnęli zboża za czasów PiSu, od prawa do lewa, każdy, Cedrop, Agrolog, bo u nas to jest najbliżej, moi drodzy, naciągnęli, to naprawdę rynek spsuli na kilkanaście, powiedzmy może nie lat, ale na kilka lat na pewno, ponieważ jesteśmy zawaleni ukraińskim zbożem.
A co się działo jeszcze z tym zbożem, które jechało na Litwę i z Litwy wracało jako europejskie, no to Litwini jako pełnoprawni Europejczycy, jako kraj członkowski Unii, żeby odpierdzielał takie numery, powiem wam szczerze, w głowie się nie mieści. No ale cóż, grabełki nie grabią od siebie, tylko do siebie, więc rączka rączkę myje, kto w łapę dostał, ten dzisiaj rządzi i ma pewne układy. Ale wracając do odcinka dzisiejszego, moi drodzy, bo politycznie tutaj nie będziemy tego roztrząsywać. Strajki ogólnie rolników uważam, że miały być apolityczne, a zrobiła się z tego straszna polityczna jatka. Jeden przez drugiego, wykazywanie, że Rudy to, Rudy tamto i to przeważnie przez, nie wiem, czy to nazwać podjudaczy, czy ktoś musi do tego też złotówkę czy cegiełkę dołożyć, aby Polaka z drugim Polakiem skłócić. Więc wrócę do tego odcinka, moi drodzy. Nie będę tutaj się rozwijał, bo uważam, że nie ma to sensu większego. Trzeba walczyć, aby rolnik miał za to należycie zapłacone. Moi drodzy, ten dywanik już niejednokrotnie pojawiał się tutaj w odcinku, nie dzisiejszym, ale w moich odcinkach już kilka razy, więc dywanik pokażę wam jeszcze raz. Dywanik gruby, bo dywanik ma, moi drodzy, około 6 mm. 6 mm. Gruba, masywna guma. Ten dywanik waży prawie 8 kg, więc jest masywny. Tu uważam, że na pedały hamulca to wycięcie jest zbędne, bo można przez pedały położyć. Tutaj wielu z was mówi, że brakuje wycięcia na pedał. Powiem wam tak. U Mateusza Dirty Garage, Mateusz pokazywał, jak to się robi. Przekłada się ładnie przez pedał, przechodzi, nic nie trzeba kombinować. Tamte wycięcie, moi drodzy, z tyłu, to jest wycięcie pod siedzenie. Tu mamy wycięcie pod wlew. Dywanik jest uniwersalny, pasuje do starego typu kabin, do nowego typu kabin, dużych kabin, nie pasuje do 1634 i od razu wam mówię, że do tych kabin 1634 34 wysokich nie ma dywaników. Czy na Allegro są? Nie wiem. Panie Marku, wiem, że pan ogląda. Pozdrawiam. Panie Marcinie, jakby to pan oglądał, też pozdrawiam. Pozdrawiam chłopaków z Kościelnej Wsi, bo myślę, że też oglądają, a dokładnie wiem, że oglądają. Panie Jurku, wiem, że pan ogląda, więc też pozdrawiam. Panie Zbyszku również. Powiem wam tak, panowie. Ścignijcie producenta. Skoro robi dywaniki do tej serii ciężkiej, w starych kabinach, dużych kabinach, myślę, że nie będzie problemem, aby zrobił gumy do 34, bo naprawdę jest zainteresowanie tymi dywanikami. Można na tym zarobić. Może zarobić producent, hurtownia, sprzedawca, sklep. Jak najbardziej też może na tym zarobić. Również pomyślcie o tym, aby zrobić dywaniki może pełne. Są to dywaniki firmy Agromet, więc w miarę porządne. Kwestia jeszcze jest tego typu, żeby to były pełne, bez wycięcia pod fotele, ponieważ część ludzi ma to poprzerabiane i potrafi sobie otworek wyciąć pod to. Jeżeli ktoś mówi, że nie pasuje ten dywanik do 80, to naprawdę ręce mi opadają. Pasuje, czy stary, czy nowy, już nie jeden klient zakładał, co niektórzy mówią, że tam gdzieś pół centymetra jest za dużo, gdzieś za mało. Osobiście się nie spotkałem. Kolega z pracy ma 80, jeden, drugi. Te dywaniki naprawdę u nich zdają egzamin. Kolejna rzecz to dywanik, moi drodzy panowie z hurtowni
i może tutaj zapukać do agrometu, dywanik na tylną część kabiny. Czyli za plecami to co mamy, też kawał gumy takiej solidnej by się przydało. Więc jeżeli ktoś, moi drodzy, by chciał, to taki dywanik kosztuje około 150 zł i te wszystkie dywaniki prążkowane, ryflowane z tej cienkiej gumy, nie wiem, 2 czy 3 mm, to mogą sobie ludzie, moi drodzy, w pewną część ciała wsadzić i na tym temat się zamknie. Ale dzisiaj, moi drodzy, chciałem Wam przedstawić taki oto dywanik. Pięknie wygląda, nie? Też mi się kuźwa podoba. Też mi się podoba. Jedyny feler, który już mi tutaj niepotrzebny jest, to przecięcie w tym miejscu. Ponieważ zawsze będzie dywanik się odginał na zewnątrz. W tamtym dywaniku to rozcięcie jest lepiej zrobione, bo podgina się do tutaj do kanału. I myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Jest to dywanik, moi drodzy, typu samochodowego. Czy lepsze rozwiązanie? Nie wiem. Guma jest fajna, nie powiem. Wycięcia mi się podobają też, bo są mniejsze. Podpedał mamy taki sam. Sprzęgła, hamulca jest to samo. Ale teraz tak. Podpedał gazu. Wycięcie już jest mniejsze, można je powiększyć. Podpedał blokady też jest mniejszy i mamy wycięcie chyba tam takie ładne do mocowania pedału gazu. Jest fajnie jest zrobione. Ogólnie bardzo mi się podoba. On nie jest dużo droższy, bo około 160-170 zł. Taki dywanik. I zaraz Wam powiem, jaka jest grubość tej oto gumy. Łapiemy to. Nie ściskamy za mocno, bo jakiegoś tam uścisku w łapie nie mam. Takiego, żeby mieć. Ale ściskam, nie o to chodzi. Moi drodzy, około 4 mm. Tylko, że co? W tym dywaniku to ryflowanie jest dużo, dużo grubsze. Więc być może, że po prostu przez to robi się ta różnica. Ale powiem Wam szczerze, że to też tragicznie nie wygląda. Ładnie jest obrobione. Jest mięciutki. Ładnie się wygina, tak jak widzicie. O, nic się nie łamie. Fajnie wygląda. Zobaczymy, czy tu będzie zainteresowanie. Prosiłbym o jakieś komentarze, czy bylibyście zainteresowani tego typu dywanikiem. Powiem Wam szczerze, że nie wiem sam, co zrobić. Zamówić, zaryzykować, sprzedawać. Tutaj na pewno będzie części... O, a to jest przecięcie, zobaczcie, podpadał jednak. Tak ładnie leżało, że nawet nie zauważyłem. Czy byście byli zainteresowani? Dywanik wygląda fajnie. I zobaczcie, tak szczerze powiedziawszy, ten, a ten. Ten wygląda super. Szkoda, że 80 nie mam. Ale tak jak się z boku patrzy, no to wygląda, powiem, wow. Chyba wezmę sobie taki jeden dywanik i położę w przedpokoju albo w korytarzu. Ale kobita by mnie chyba zabiła. Dobra, moi drodzy, ile można o dywaniku pierdzielić? Dywanik jak dywanik. Ale tak jak mówię, w komentarzach napiszcie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, w opisie pod każdym filmem macie kontakt do mnie. Taki dywanik możemy zamówić, czy dla Was specjalnie. Jeżeli będą, powiedzmy, będzie zbyt na te dywaniki, to jak najbardziej jestem też w stanie położyć je po prostu na półkę.
w dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, moi drodzy. Pozdrawiam Was. Do następnego. Cześć.